Cześć! Po zakupie hulajnogi elektrycznej Motus Scooty 10 w wersji 2021 postanowiłem, że będę regularnie i na bieżąco relacjonował, jak sprawuje się owy sprzęt. Pierwszy punkt, gdzie dokonałem podsumowania dotychczasowego użytkowania, obrałem sobie na przekroczenie granicy 500 km. Uznałem, że to wystarczający pułap do tego, aby uwidoczniły się ewentualnie ukryte mankamenty fabryczne oraz zarazem możliwość pierwszej obiektywnej oceny i określenia kierunku, w jakim zmierza eksploatacja mojej hulajnogi elektrycznej. Tutaj również chciałem dodać, że jeszcze przed zainwestowaniem w sprzęt marki Motus spotkałem w internecie wielu zwolenników, ale i niestety jeszcze większą ilość przeciwników tejże firmy. Parametry techniczne oferowane przez producenta wypadły zdecydowanie jako jedne z najlepszych w hulajnogach elektrycznych w tym pułapie cenowym. Wtedy były to okolice 2,5 tysiąca złotych, co skłoniło mnie do wybrania tej marki oraz tego modelu, gdyż produkt ten odpowiadał najbardziej moim preferencjom. Dzisiaj, po przejechaniu niespełna 507 km, w przeciągu niecałych 2 miesięcy użytkowania hulajnogi jestem w stanie wypowiedzieć się co nieco o zaletach oraz wadach tego produktu. Wskażę dodatkowo cechy neutralne, takie, które dla niektórych użytkowników będą zaletami, natomiast dla innych wadami. Wypowiem się również o typowych wskazywanych przez innych użytkowników bolączkach sprzętu i mojej interpretacji tych problemów. Przejdźmy więc zatem do tematu przewodniego naszego odcinka. Zaletami hulajnogi są: praktycznie najwyższy w tej półce cenowej zasięg rzeczywisty, średnio około 40 do 45 km w cyklu jazdy mieszanej na jednym ładowaniu. Zasięg hulajnogi jest to jednak temat rzeka, ponieważ na jego wartość wpływa kilka składowych, takich jak m.in. temperatura otoczenia, ciśnienie powietrza w dętkach, nawierzchnia, po której się poruszamy, wliczając w to również szczegóły kątu nachylenia podczas jazdy, masa własna użytkownika, warunki atmosferyczne, styl naszej jazdy, solidna jakość wykonania. Hulajnogę testowałem już w różnych warunkach, oczywiście zgodnie z jej przeznaczeniem i jak do tej pory nie zaznałem żadnych problemów technicznych. Estetyka wykonania i atrakcyjny miejski design. Koła 10-calowe, na których znacznie przyjemniej poruszało mi się niż na 8,5 cala dostępnych w hulajnogach miejskich w Poznaniu. Duży dek pozwalający na swobodną jazdę bez obaw i jakichkolwiek trudności w rozłożeniu stóp nawet o dużym rozmiarze. Uszczelnienie, które faktycznie jest i funkcjonuje podczas ulewy. Możliwość jazdy około 35 km na godzinę zaimplementowana już fabrycznie po odblokowaniu. Należy 6 razy kliknąć z poziomu Sport lub za pomocą aplikacji My Scooty. Po ponownym wciśnięciu tej kombinacji powrót do ustawień sprzed odblokowania. Tempomat. Głośny dzwonek. Wygodny uchwyt na kierownicy, który łączy się po złożeniu hulajnogi z hakiem na błotniku, w konsekwencji czego sprzęt jest stabilnie złożony i gotowy do transportu. Cechy neutralne. Fabrycznie ciężko chodzący zacisk zapobiegający złożeniu się hulajnogi podczas jazdy. Trzeba użyć trochę siły, aby go odblokować. Może być to problematyczne lub wręcz niewykonalne dla młodszych użytkowników lub kobiet. Uznałem tę cechę za neutral ze względu na dwa fakty. Ciężki zacisk równa się praktycznie zerowe prawdopodobieństwo złożenia się hulajnogi podczas jazdy. Zacisk da się wyregulować tak, aby był luźny oraz dopasowany pod preferencje użytkownika. Światła mogłyby być mocniejsze. Konieczność częstego kontrolowania ciśnienia w dętkach, jeżeli jeździmy dużo i często. Optymalna ilość powietrza w dętkach wynosi według instrukcji 3,8 bara dla obu kół. Jeżeli ciśnienia mamy za mało, dętka będzie przecierać się od środka i mamy dużą szansę na tak zwanego kapcia. Jest to najczęstsza przyczyna tak często wspominanych przez użytkowników łapania dziur w dętkach. Aplikacja czasami ma problem z połączeniem się. Na początku dość mocno mnie to irytowało, natomiast znalazłem pewne rozwiązanie polegające na tym, że po załączeniu odpowiednich modułów w telefonie, czyli danych mobilnych, Bluetooth oraz położenia GPS, co jest bardzo ważne, bo bez tego ani rusz w naszej aplikacji,
Odczekuję około 10 do 15 sekund. Po włączeniu aplikacji i wyszukaniu na liście mojej hulajnogi elektrycznej również czekam około 5-10 sekund. Następnie wybieram ją i hulajnoga łączy mi się z telefonem za pierwszym razem. Tylny błotnik delikatnie się trzęsie podczas jazdy na nawierzchni typu kostka brukowa, płyta chodnikowa. Rozwiązaniem jest zainstalowanie na własną rękę wspornika, który został dołożony już przez producenta do wersji 2022. Jak każdy produkt, Motus Scooty 10 posiada także swoje wady. Chciałem tutaj opowiedzieć o tych, które najbardziej rzuciły mi się w oczy. Utrudniony dostęp do wentyla koła tylnego, czyli tam, gdzie umieszczony jest silnik. O ile nie mam tu na myśli problemu do dostępu do samej nakrętki wentyla, to jako, że nie mam żadnej pompki w domu, kontrolę ciśnienia i pompowanie kół przeprowadzam po drodze na kompresorach na stacjach paliw. Pompowanie przedniego koła odbywa się bez żadnych problemów. Z wypowiedzi ludzi w internecie wynika, że wężykiem dołączonym do zestawu dla pompki domowej bardzo ciężko napompować jest koło, a najlepszym sposobem jest zakupienie mini pompki z manometrem marki np. Xiaomi. Ja jednak nie inwestowałem jeszcze w nią pieniędzy. Dla koła tylnego z utrudnionym dostępem mogę zaproponować następujące rozwiązanie, które kosztowało mnie około 8 zł w sklepie rowerowym. Jest to układ łączący dwa elementy, w którym jeden otwiera mechanizm w wentylu koła tylnego, upuszczając powietrze, natomiast drugi stanowi most przejścia powietrza do dętki. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to aby skorzystać z przycisku wymuszenia pompowania po podpięciu na kompresorze. Wadą tej metody jest to, że po zakończeniu pompowania przez ułamek sekundy rozmontowując układ, może nam ujść około 1 bara. Dlatego ja pompuję tylne koło z nadwyżką ciśnienia, wliczając już to na straty wynikające z demontażu układu. Link do zdjęć części wchodzących w skład tego układu znajdziecie w opisie. Brak amortyzacji. Jednak jest to cecha, o której wiemy przed zakupem i należy się przespać z tą myślą. Po zrobieniu 500 km jestem w stanie powiedzieć, że ich brak czasami idzie odczuć po jeździe, szczególnie gdy poruszamy się szybko na innej nawierzchni niż asfalt. Długi czas ładowania hulajnogi. Wersja Motus 2021 Plus oferuje pełne naładowanie w czasie praktycznie dwa razy krótszym niż wersja standardowa, posiadając większy akumulator. Typowe usterki wymieniane przez użytkowników to najczęściej. Częste przebijanie się dętek. Ja osobiście nie złapałem przebicia ani razu, jednak żeby wyeliminować możliwość takiej sytuacji, co drugi, trzeci dzień kontrolowałem ciśnienie w oponach tak, aby w miarę rzetelnie utrzymywać sugerowane przez producenta ciśnienie w kołach rzędu 3,8 bara. Dodatkowo zwracałem uwagę, po jakiej nawierzchni jeżdżę, a miejsca potencjalnie niebezpieczne dla moich kół omijałem lub schodziłem z hulajnogi i przechodziłem z buta. Przy krawężnikach wyższych niż około 5 cm również zachowywałem przezorność. Przy mniejszych lub równych wjeżdżałem ze zwolnioną prędkością, najpierw unosząc przednie kółko. Pękający błotnik tylny. Mi osobiście podobna sytuacja się nie trafiła. Nie mam również żadnych nadpęknięć na błotniku. Nigdy nie stawałem na nim podczas jazdy, traktując go jako newralgiczny element. Każdego, komu dawałem przejechać się hulajnogą, uczulałem na to samo. W wersji 2022 dodany jest wspornik, który stabilizuje i delikatnie usztywnia układ błotnika. Różnego rodzaju luzy. U mnie jak na chwilę obecną brak. Problemy z elektryką. Wyłączanie się hulajnogi. Problemy z ładowaniem. Jazda do tyłu. Różne błędy na kokpicie. Nie napotkałem tego typu problemów. Reasumując dzisiejszy materiał, jestem w stanie powiedzieć, iż jestem bardzo zadowolony z użytkowania hulajnogi Motus Scooty 10 2021. Na chwilę obecną nie żałuję swojego wyboru, mając możliwość cofnięcia czasu, wybrałbym tą samą hulajnogę. Jazda na tym sprzęcie sprawia dużą frajdę nie tylko mi, gdzie jestem już przyzwyczajony do korzystania z hulajnóg elektrycznych, ale i też ludziom, którzy wsiadają za stery po raz pierwszy. Konsekwencją tego jest zadawanie kolejnych pytań odnośnie kosztów, posiadania i samej eksploatacji hulajnogi, także widać spore zainteresowanie. Z czystym sercem mogę polecić hulajnogę elektryczną marki Motus. Na zakończenie dodam również, że w razie jakichkolwiek pytań kierowanych do tejże firmy dostaję szybkie i fachowe odpowiedzi. Serwis jest bardzo sprawny i budowany przez ludzi miłych i kompetentnych. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!